Na poprzednim spotkaniu robiliśmy projekty z rolek, zamek, sowę, taki kwiat. Te powstały na zajęciach plastycznych, zanim jeszcze zostaliśmy zamknięci z powodu pandemii. Dzisiaj będzie to przybornik na kredki, na flamastry, ołówki. Okleiłam papierem kolorowym rolki. Można też pomalować. Przy pomocy kleju i kolu skleję je ze sobą. Połączę klipsem, żeby się lepiej trzymały. No i przygotowałam takie elementy, które będą doklejone do tych rolek. To jest głowa psa. Trzeba je skleić ze sobą, te dwie części. Dokleję jeszcze oczy. Trzeba przytrzymać. Dokleję też uszy. To już się połączyło. Teraz jeszcze nogi. Jeszcze ogon. Teraz jeszcze trzeba to wszystko przykleić do podłoża. Wikol po wyschnięciu będzie niewidoczny, więc nie należy się przejmować na razie białymi plamami. Pies schnie, a w międzyczasie pokażę następny projekt. Rolkę okleiłam kolorowym papierem i z takiej rolki można zrobić opakowanie domowego prezentu. Odginam i mamy małe pudełko. Jeżeli chcemy coś małego komuś podarować, bardzo tanim kosztem można przygotować własnoręcznie pudełko. Można okleić albo pomalować. Jeżeli macie jakieś pomysły i zrobicie je w domu, to zapraszam. Chciałabym, żeby Wasze projekty znalazły się na naszej facebookowej stronie. Tak wygląda nasz piesek. Podręcznik, piórnik na biurko. Czekam na Wasze projekty.